32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie rozpoczyna się tradycyjnie balem wośpowym organizowanym dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 11 w Pieczyskach. Jest to już tradycja, organizowanie dla dzieci charytatywnego balu wośp. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, zabawy przy muzyce z animatorami, prelekcje z Państwową Strażą Pożarną, malowanie buzi i wiele innych. Przygotowany był także słodki poczęstunek. Warto jakby wspierać wośp, bo bardzo dużo dzieci tego potrzebuje i niektóre dzieci naprawdę bardzo tego potrzebują. To jest taka fajna rzecz, że jak są potrzebujący, to też możemy im wrzucić, oni się cieszą i to mogą mieć też. Zorganizowaliśmy wspólnie z Chówcem ZHP Jaworzno bal charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadzącą jest Ania Pycia przy oprawie muzycznej Damiana Pstrasia. Zaprosiliśmy dzieci z całego Jaworzna po to, aby mogli się świetnie pobawić wraz ze swoimi rodzicami, zjeść coś słodkiego, a przy okazji wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przepiękne, smaczne, zapraszamy wszystkie dzieci z całego Jaworzna. Dla dzieci mamy jeszcze konkursy, słodki poczęstunek, również z harcerzami, pląsy i zabawy. I jest kiermasz przygotowany również i stoiska również z abecadła, z terapią pedagogiczną. Myślę, że tu rodzice mogą też wesprzeć dzieciaki w wyborze atrakcji najlepszych dla nich. Atrakcji tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Od animacji, które prowadzę ja, po prelekcje, które właśnie teraz trwają od Państwowej Straży Pożarnej, są pokazy psów, malowanie buziek, fantazyjne fryzury, papierowe wycinanki, mnóstwo przekąsek typu popcorn, lody, pizza, czyli to tak naprawdę, co dzieciaki lubią najbardziej. Ale to, co jest najważniejsze, to pomagamy i bawimy się jednocześnie, więc jest tu naprawdę dużo energii i dużo radości. Na balu wośp po prostu spędza miło czas. To jest super przedsięwzięcie, to jest super sprawa, że można się bawić i pomagać jednocześnie. Jest wiele atrakcji, jest pozytywna energia, no super miejsce po prostu, żeby spędzić czas. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci do świetnej zabawy, a ich mamy, ewentualnie tatusiów, którzy chcieliby sprawić swoim kobietom prezent, to do nas na stoisko można przetestować sobie kosmetyki, zrobić sobie piękny zabieg, można dorzucić do puszki swoją cegiełkę i dzięki temu wylosować nagrodę niespodziankę. Dlatego warto tutaj do nas dołączyć. O godzinie 17 zaczynamy warsztaty makijażowe dla pań i to też jest za cegiełkę. Także takiego dziennego makijażu, podstaw makijażu można po prostu się nauczyć na takich warsztatach.